Siemaneczko widzowie, dzisiaj ponownie wracamy do gotowców, do weryfikowania gotowców. Słuchajcie, tym razem wybrałem kilka ciekawych, myślę, zestawów. W sumie z pierwszej strony z Allegro, bo dawno na Allegro nie było, dawno nie weryfikowaliśmy gotowców na Allegro, więc dzisiaj zweryfikujemy właśnie gotowce na Allegro. I słuchajcie, powolutku przechodzimy na widok z właśnie Allegro. Proszę bardzo, mamy tutaj pierwszy zestaw. Ładnie od razu opisany zestaw gamingowy i 7,32 GB RAM, 512 SSD, Windows 10. Super. Słuchajcie, specjalnie wszystko jest tak wycięte, żeby w miarę nie było widać, jaki sklep to sprzedaje. Po prostu nie chcę mieć jakichkolwiek tam, powiedzmy to, dram, że o, bo to, bo tamto, bo siamto, bo owamto, bo mnie zjechałeś, bo mi to zrobiłeś, bo mi tamto zrobiłeś, zrobiłeś mi antyreklamę, czy cokolwiek innego. Nie, po prostu chodzi o to, żebyście zobaczyli generalnie, jak wyglądają gotowce na Allegro, jak to wygląda i czy w ogóle warto się czymkolwiek zainteresować. Słuchajcie, mamy tutaj zestawik. Monitor Samsung LS24C360 24 cale. Jest to zestaw, jak widzimy tutaj, za kwotę 2399 zł. I mamy tutaj Intela i piątkę, przepraszam, i siódemkę, 4770. Słuchajcie, jest to procesor, który zdecydowanie, słuchajcie, lata świetności ma daleko za sobą. Ale to jest mało. Idziemy dalej. Co mamy tutaj w dalszym ciągu? Co mamy tutaj w dalszej cenie? Popatrzcie, bo to jest najtańsza oferta. 2399 zł to jest najtańsza oferta. Oferta też taką z dostawą jak najszybciej to jest 2699 zł. Taka, żeby była ciekawostka. Wy tej ceny nie widzicie, ale no właśnie nie chcę, żeby było widać nazwę sklepu, więc dlatego nie pokazuję tej ceny też do końca. Dobrze, i patrzcie tak. Mamy tutaj tego Intela. Zintegrowany układ graficzny Intel HD 4600. Chipset, fajnie. 32 GB RAMu DDR3 o taktowaniu 1600. Więcej informacji też niestety nie posiadamy. Dysk SSD o pojemności 512 GB. O zasilacz ATX też nie ma więcej informacji. Może w opisie będzie więcej informacji. O mocy 400 W. Obudowa Gambit Fornax 1500 RGB. System operacyjny dożywotnia, pełna wersja Microsoft Windows 10 Pro PL64 bity. Co to oznacza? Nie mam pojęcia, ale nie wnikam w szczegóły. Okej, dlaczego warto nas kupić? Procesor Intel, zintegrowany układ graficzny, dysk SSD, monitor i mamy tutaj prawdopodobnie też klawiaturę, myszkę oraz słuchawki. Słuchajcie, jeżeli to jest gamingowy zestaw, to gdzie jest, kuźwa mać, karta graficzna? Jakakolwiek karta graficzna. Gdzie ona jest? Nie ma. Słuchajcie, w tym zestawie możliwość rozbudowy ewentualna jest, wymiana monitoru, ale nie ma tutaj nic mowy o żadnej karcie graficznej, słuchajcie. Za 2400 zł sprzedaję wam komputer z monitorem, który jest warty 400 zł, 32 GB RAMu DDR3, czyli naprawdę stary standard, i starą i siódemkę. Słuchajcie, zwykła i trójeczka obecnej generacji będzie wydajniejsza niż ten procesor. Cyrk, po prostu cyrk. To jest naprawdę gigantyczny overprice. Gigantyczny overprice. Słuchajcie, cena, jaką znalazłem za ten procesor, to najniższa cena około 200 zł. Najwyższe ceny sięgają 368 zł, co jest w ogóle, moim zdaniem, już za dużo. Nieopłacalny jest ten zakup. Ale to jest 200 zł ten procesor. RAM niech by kosztował kolejne 200 zł, bo to jest DDR3, który jest obecnie, no powiedzmy to, w miarę rozsądnych cenach można kupić. Raczej też nie jest to, że tak powiem, nowa pamięć. Płyta główna to są też jakieś grosze do tego komputera. Powiedzmy nawet te 300 zł liczmy płytę główną. SSD to jest powiedzmy 200 zł. Zasilacz 200 zł. Obudowa, no liczmy 250 zł. Nawet. To jest wszystko. Ten zestaw na pewno nie jest wart tych pieniędzy. A tym bardziej, że to w ogóle nie ma karty graficznej w tym zestawie. Za 2400 zł, oczywiście bez monitora, jestem w stanie złożyć spokojnie komputer, który będzie kilkukrotnie wydajniejszy w grach. A on jest opisany zestaw komputerowy gamingowy. Choroba jasna. Gamingowy ze zintegrowanym układem graficznym od Intela? Tragedia. Tragedia. Akurat z tego samego sklepu, ale inny troszeczkę zestaw, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, z tego samego sklepu. Tak, tak. On jest z tego samego sklepu. Tutaj mamy już cenę o 300 zł niższą za ten zestaw. Mamy
co prawda i 5 zamiast i 7 i mamy co prawda 16 GB RAMu zamiast 32 GB RAMu, ale on już kosztuje 2000 zł ten zestaw, co dalej jest przepłaconym zestawem, bez dwóch zdań. Mimo tego jest lepiej troszkę wyceniony, bo różnica w cenie między Intelem i5 4570 a i7 raczej wielka nie będzie. Nie, zaraz sobie szybciutko sprawdzę. Okej, okay, najtańszy zestaw znalazłem za 46 zł. RAMu oszczędzamy stówkę, czyli tutaj oszczędzamy 150 zł na procesorze. Na RAMie oszczędzamy powiedzmy stówkę, no ale już wygląda to lepiej, bo jest 250 zł niby tańszy zestaw, a on jest tutaj tańszy o 400 zł. Troszkę lepiej to wygląda, ale w dalszym ciągu jest to kompletny nonsens, nie? W dalszym ciągu ten zestaw jest kompletnym nonsensem. Jak można nazywać zestaw gamingowy, co tutaj widzicie? Komputer, który nie ma żadnego układu graficznego. Okej, słuchajcie, jedziemy do kolejnego zestawu. Tym razem już chyba z innej firmy, z innego sklepu. Szybki Core i7, 4 razy 3,9 GHz, 16 GB, 500 SSD, DVD, Windows 10 plus Wi-Fi plus klawiatura plus mysz. Jest to komputer za, teraz nie widzicie tej ceny, za 988 zł. Popatrzcie, jaka to jest obudowa brzydka. No okej, obudowa za 1000 zł spoko. Nie, może być. Patrzcie tutaj dalej, no to jest też ogromnie stary zestaw. To jest potwornie stary komputer. Ale popatrzcie, tu mamy i7-3770, czyli mamy, powiedzmy to, o generację starszą i7 niż w tym pierwszym zestawie dzisiejszym, którym omawialiśmy. Mamy tutaj też 16 GB RAMu. Też DDR3, nie ma informacji o traktowaniu, co prawda, no ale mniejsza o to. To jest dokładnie praktycznie ten sam zestaw, tylko z nieco starszą generacją. Zaraz sprawdzimy jeszcze jej cenę. Jest w bardzo podobnych cenach. 183 zł najtańsza znaleziona w tym momencie. 210 w bardzo podobnych cenach. Wydajnościowo może będzie ta nowszej generacji, czwartej generacji, siódemka lepsza. Natomiast tu mamy praktycznie ten sam zestaw, tylko inną obudowę. Nie mamy tutaj monitora za 400 zł, tylko po prostu mamy bez monitora, ale mamy też myszkę i klawiaturę w tym zestawie. I mamy też jakieś tam Wi-Fi. Tam chyba nie było mowy o Wi-Fi. I słuchajcie, i ten zestaw, to jest wartość tego zestawu. Plus dołóżmy do tego 400 zł na monitor, który był w tamtym zestawie, no to mamy koszt 1500 zł, powiedzmy. No to jeszcze bym jakoś przecierpiał, gdyby tamten zestaw tyle kosztował, czy nawet 1700 zł gdyby kosztował. I to jeszcze i tak nie, bo za 1700 zł, no też kurczę, nawet z nowych części będziemy w stanie coś złożyć lepszego. Nie mówiąc już o używanych częściach, gdzie możemy kupić jakiegoś tam Ryzena 3200G, który już samego siebie będzie wydajniejszym procesorem, a A2 będzie miał dużo wydajniejszy układ graficzny, a można go kupić tak naprawdę za grosze w tym momencie. I da się to zrobić o wiele lepiej moim zdaniem. No ale cóż. No i mieć oczywiście nowszą platformę, która będzie w stanie, będzie miała możliwości upgrade'u jakiegokolwiek. Okej, słuchajcie, kolejny komputerek, tym razem za cenę 3599 zł. Tutaj mamy PC do gier z wykrzyknikiem, żeby było głośniej, żeby było jaśniej, że to jest do gier PC. i7, 32 GB RTX 4060, 1 TB SSD, Windows 10. Okej, okay. Długa 4-letnia gwarancja, szok, ale mamy już pierwsze informacje. Intel i7-4770. Ten sam, co w pierwszym zestawie, tylko że tutaj mamy już kartę graficzną. Wsparcie techniczne 24x7, najwyższej jakości podzespoły. No, raczej bym się nad tym grubo zastanowił. No, dobrze, gdzieś tu mamy dokładny opis. Tutaj mamy opis karty graficznej, opis procesora, specyfikacja Intel i7-4770, 3.9 Turbo, RTX 4060, 32 GB RAMu DDR3, 1600 taktowane. Dlaczego właśnie w takich zestawach jest 32 GB RAMu DDR3. I słuchajcie, taki najtańszy zestaw DDR3 o właśnie prędkości 1600 MHz mamy za 145 zł, 32 GB. Dlatego właśnie tak bardzo do nawet tanich zestawów, takich jak tutaj ten 2,5 tysiąca złotych był, czy nawet 2000 złotych, pchają 32 GB RAMu DDR3, bo wygląda to już bardzo, bardzo dobrze to wygląda już, tak? A nie jest drogie. A oczywiście o to się rozchodzi. Okej, dysk SSD 1 TB. Ciekawe, czy jest w ogóle opis jakiś głębiej. Nie, nie, nie ma oczywiście opisu, jaki to jest. No pewnie, że nie ma, bo po co? Jaki to jest dysk SSD? Prawdopodobnie na SATA, no bo tutaj raczej ta płyta główna nie obsłuży NVMe, więc raczej to jest na SATA. Aerocool zasilacz.
700 W. No dobrze, no aerokula ciężko mi jest dokładnie ocenić, bo nigdy nie miałem do styczności z tymi zasilaczami. Nie słyszałem ani dobrych, ani złych opinii na temat tych zasilaczy, więc nie będę tutaj się wypowiadał. Okej, to mniejsze o to. W każdym razie, tutaj i7-4770, RTX 4060. Moim zdaniem ten procesor będzie bottleneckował bardzo mocno tą kartę graficzną. Nie będzie pozwalał się jej rozwinąć, niestety. Tutaj, gdybyśmy zainstalowali powiedzmy Ryzena 5 5500, byłoby to o wiele, wiele wydajniejsze, miałoby więcej rdzeni, więcej wątków. No ale to już inna historia. Tutaj chyba nie mamy żadnego monitora w zestawie, z tego co widzę. Tak, tutaj nie mamy żadnego monitora, nie mamy żadnych bonusów, jest sam zestaw. I słuchajcie, z tym RTX-em 4060 ja składałem zestawy w kwocie, nowe zestawy, nie na starym procesorze, tylko na nowym procesorze, po prostu ze sklepu, za około 2700-2800 zł. Tutaj jest śmieszny ten, informacja, wydajność graficzna większa aż o 20% względem RTX-a 3060. Chyba ta różnica była mniejsza, mi się wydaje. 20% to może z generatorem klatek. Kolejny zestaw, który jest co najmniej 1000 zł przepłacony, znaczy nie licząc już tego, że w ogóle nie ma najmniejszego sensu, bo to jest stary procesor na starej podstawce. Tragedia, po prostu tragedia. A jeżeli byście go chcieli mieć szybciej, jak najszybszą dostawę tego zestawu, to nie kosztuje już 3599 zł, tylko 3999 zł. Tragedia. Te zestawy z Allegro to jest jedna wielka tragedia. Słuchajcie, w tym momencie wyszło już ponad 10 minut, tam około 11-12 minut ten materiał i stwierdziłem, że mam jeszcze połowę materiału do obrobienia, a więc stwierdziłem, że wypuszczę wam to w dwóch materiałach, żebyśmy się pocieszyli jeszcze z drugiego materiału tego typu. Ale powiem wam tylko tyle, że największa perełka jest na końcu. I na końcu zobaczycie najciekawszy zestaw komputerowy z najwspanialszym opisem, ale to dopiero w drugiej części. A na dzisiaj, na ten materiał, dziękuję jeszcze wszystkim za uwagę. Życzę wam miłego wszystkiego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!